Cześć kochani, dzisiaj sobie porozmawiamy o płaskiej Ziemi, to znaczy będziemy się zastanawiać, będziemy się spierać o to, czy nasi średniowieczni antenaci, ci troglodyci z wieków średnich, ci jaskiniowcy po prostu średniowieczni tu uważali, że Ziemia jest taka okrągła, fajna, czy o taka płaska jak naleśnik, płaska jak były ich zwoje mózgowe, no na pewno to drugie, bo to wiadomo, że ciemnota ta średniowieczna to była straszliwa. Więc słuchajcie, kochani. No dobra, będę oczywiście Wam się starał dowodnić, że oczywiście średniowieczni intelektualiści generalnie opowiadali się za tym, że Ziemia jest okrągła, wprawdzie jest w środku Wszechświata i to jest jakby inna zupełnie historia co do modelu heliocentrycznego, geocentrycznego i na pewno warto sobie o tym porozmawiać, gdyż Kopernik nie wziął się znikąd i to, co on potem wymyślił, wydedukował, to nie jest tak, że to była zupełnie jego stuprocentowo oryginalna myśl, ale jest to zupełnie inny temat. Dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, kto to nam wcisnął. Że to rzekomo w średniowieczu wierzono w płaską Ziemię oraz to, jak naprawdę uważali średniowieczni intelektualiści, no bo oni nas interesują, gdyż no prości ludzie, no cóż, no, prości ludzie mieli proste myślenie i prawdopodobnie tak, tak ich to takich interesował kształt Ziemi, jak nas, nie wiem, skład, skład atmosfery na, na Jowiszu. No na pewno to jest absolutnie niezbędne każdemu, żeby wiecie, jaki jest skład atmosfery na Jowiszu. Chociaż nie ujmuję, że może być to bardzo pasjonujące. Ale, Kochani, więc takim sobie autorem pierwszym, który znalazłem był Cyrano de Bergerac, XVII wieczny literat francuski. O nim potem była powieść, był bohaterem powieści, ale to taka prawdziwa postać, która, który rzeczywiście żył i w wieku 1657 roku taką pracę wypuścił. Przepraszam, będę tutaj po francusku coś czytał. Lotrmond Ulezeta, Empire de la Lune. To chyba by trzeba było przetłumaczyć inne światy. Państwa i imperia na Księżycu 1657, i tutaj on tak rzekomo cytuje Augustyna, że cytuje Augustyna, że w jego czasach Ziemia była płaska jak pokrywa kuchenki i że unosiła się na wodzie jak połowa pokrojonej pomarańczy. Potem mamy w XVIII wieku kolejnego autora Ludwik Holberg, Duńczyk, ojciec literackiego języka duńskiego, podobno jak wyczytałem w Wikipedii. I w 1723 roku wypuścił taki, taką sztukę Erasmus Montanus El Erasmus Berg, której główny bohater musi oświadczyć ciemnym chłopom z wioski, do której przybył, że ziemia jest płaska jak naleśnik, by móc, by móc pojąć za żonę swoją, narzeczoną. Więc oczywiście ci chłopi zapewne wiedzieli to wyedukowani przez. Kościół katolicki. No, wprawdzie już tam nie było Kościoła katolickiego w Danii dawno, ale na pewno to były takie złogi postkatolickie. Potem mamy Roberta Bartona. Tu troszeczkę cofniemy się w czasie. Anatomia Melancholii 1621 rok. Brytyjski-angielski autor, który tutaj rzekomo relacjonuje spór pomiędzy dwoma biskupami w średniowieczu. Wergiliusz, niegdyś biskup Salzburski przez bonifacego biskupa Mentza został zatem zakwestionowany, zaatakowany przez niego, ponieważ uznawał antypoidów, co do których wątpili, czy Chrystus umarł za nich. Antypoidzi to mieli być ludzie żyjący po drugiej stronie ziemi, jeśli byłaby ona kulą. Czyli na przykład dla nas antypoidami byliby mieszkańcy, nie wiem, Madagaskaru. E i w ten sposób zmniejszył zasięg piekła, a przynajmniej tak je zawięził, że nie mogła być ta wielkość proporcjonalna do nieba. I zaprzeczał opinii, to najważniejsze, Augustyna, Laktancjusza i Bazylego, że Ziemia jest płaska jak deska, a nie okrągła jak piłka. Więc widzimy tutaj lasowanie poglądu o tym, że ci ważni ojcowie kościoła uważali, że Ziemia jest płaska, i że rzeczywiście za tym autorytetem tak u ludzi uważali w średniowieczu. To nam. To nam już potem protestancki autor serwuje do wierzenia i zapoznania. Kolejny Thomas Jefferson, no, postać bardzo ważna, ojciec amerykańskiej rewolucji, ojciec amerykańskiej demokracji, chyba trzeci prezydent Stanów Zjednoczonych, jedna z największych postaci oświecenia, ma taką pracę: Notes on the State of Virginia. I tu jest taki fragment. Rząd jest tak samo nieomylny, gdy bierze się za fizykę. Galileo był przesłuchiwany przez inkwizycję w celu potwierdzenia, że Ziemia jest kulą. Rząd ogłosił, że jest ona płaska, jak deska, a Galileusz musiał odrzucić swój błąd no ten rzekomy błąd. Ten błąd jednak zwyciężył, a Ziemia stała się kulą ziemską, a kartelusz ogłosił, że wiruje wokół własnej osi przez wir. To oczywiście chodzi tutaj po prostu o. No, Jefferson był takim liberałem, zwolennikiem jak najmniejszego wtrącania się państwa w różne rzeczy, i tutaj pokazywał, że państwo ingerowało w naukę, tutaj państwo jako inkwizycja rzymska, przedstawicielstwo władzy papieża. No i rzeczywiście państwo nie powinno się tym zajmować, no bo patrzcie jakie głupoty wysmażyło, ponieważ Galileusz musiał udowadniać to, że Ziemia jest okrągła, a rzekomo Inkwizycja twierdziła, że Ziemia była płaska. No oczywiście to jest kompletna bzdura, chodziło o spór pomiędzy modelem geocentrycznym a heliocentrycznym, a nie o to, czy Ziemia jest płaska. Teraz dalej kochani. Waszyngtona Irvinga to był też taki literat amerykański 1783-1859 i taką powieść napisał Historia życia i wypraw Krzysztofa Kolumba 1828 i tam w tomie pierwszym, strona 124, to można sobie znaleźć w internet archive, jest takie rzekome przesłuchanie na uniwersytecie w Salamance w 1486 roku i tutaj co pisze autor o tym przesłuchaniu w stosunku do jego najprostszych twierdzeń twierdzeń rzekomych twierdzeń y, Kolumba. Kulista forma ziemi była przeciwna tekstom Pisma Świętego. Zauważyli, że w psalmach niebo jest rozciągnięte jak skóra, to według komentatorów zasłona lub nakrycie namiotu który wśród starożytnych narodów pasterskich był utworzony ze skór zwierząt, oraz że święty Paweł w swoim liście do Hebrajczyków porównuje niebiosa do tabernakulum lub namiotu rozciągniętego nad ziemią, która stąd wywiaskowali musi być płaska. Więc co tu mamy? Mamy tu Kolumba przed tą wielką radą intelektualistów hiszpańskich, którzy oczywiście są sukienkowi, prawda? I, I tutaj co mówią? E, ty, Kolum, to głupi jesteś, bo tutaj z pisma świętego listów Pabła i w ogóle ojców Kościoła to wynika, że ziemia jest płaska, ty nam no, takie herezje opowiadasz. Także ciesz się, żeśmy cię nie spali na stosie. To mamy więc amerykańską propagandę z XIX wieku. I jeszcze takie tylko nazwiska innych kłamczuszków, którzy takie rzeczy nam wypisywali. Jeannot One Letron, 1834. On the Cosmographical Ideas of the Church Fathers, John William Draper 1874, History of Conflict between Religion and Science, Andrew Dickinson White 1878, History of the Warfare of Science with Theology in Christendom i chyba taki bardzo znaczący, Camille Flamarion 1888, L'atmosphère meteorologie populaire. Chyba jakoś tak, przepraszam za to te, za te czytanie w językach obcych. Średnio mi to idzie. E, ten Kamil Flammarion, to on takim ten obrazek, ma jak ten, to taki rzekomy mnich, co się do, dotarł na koniec płaskiej ziemi i przecisnął się przez Kopułę. To jest taki właśnie obrazek. E, przez niego tam gdzieś w XIX wieku stworzony. Ludzie myślą, że to za średniowiecza jest. A słuchajcie, no dobra, no to jak to tam było naprawdę. Ech, więc mówię, co do wiary prostych ludzi, to ja nie wiem może i prości ludzie wierzyli, że Ziemia jest płaska no skąd ja mam to wiedzieć, no podobno w mitologiach skandynawskiej i słowiańskiej, że Ziemia rzeczywiście jest płaska, e, więc oczywiście takie jakieś pospogańskie sprawy mogły gdzieś tam pozostać ale zobaczmy, co, co mówili intelektualiści, najpierw właśnie Bazylii z Cezarei 330 379 e, komentarz do Heksameronu, homilia dziewiąta Ci, co pisali o naturze wszechświata, rozprawiali obszarnie o kształcie Ziemi. Czy ona jest okrągła, czy walcowata, czy przypomina dysk, czy zaokrąglona jest w każdym miejscu, czy też ma kształt kosza i pusta jest w środku. Wszystkie te przypuszczenia snuli kosmografowie, każdy spierając się z poprzednim. Mojżesz jednak milczeniem pominął wszystkie te sprawy jako bezużyteczne w sprawie zbawienia. To jest taki ciekawy fragment pokazujący, że na przykład dla tego ojca jest to, co jest prawdą. W ogóle dla chrześcijanina taka rzecz w sensie takim najbardziej podstawowym, to, to nie ma znaczenia, ale najciekawsze w tym fragmencie jest to, że Bazylii nie mówi "O, jak to chrągła ziemia, jak to można tak pomyśleć w ogóle. No nie no, dobra, no jest taka opcja, ja ją dopuszczam, może jest płaska, może walcowata, może stoi na słoniu, może nie wiem, ma kształt po prostu, nie wiem, no ma kształt, nie wiem, po prostu czegokolwiek to nie ma znaczenia dla chrześcijanina, więc może być i okrągła. Święty Augustyn, V wiek, Decivitate Dei o Państwie Bożym, 16. Księga XVI, dziewiąty tam werset. Choćby uważali świat za kulisty i okrągły, choćby się z tego jakoś i dowiodło, nie wynika jeszcze z tego, że po tamtej stronie wśród wód bezmiaru był też ląd, jaki, a choćby i był, niekoniecznie ludzi tam, tam być mają. Słuchajcie, to są bardzo szerokie rozważania Augustyna. On jeszcze na przykład rozważał, czy mogą istnieć ludzie z głowami psów, no bo takie były różne relacje u Herodota i innych historiografów, geografów starożytnych, i Augustyn to brał pod uwagę, że być może to był piąty wiek, i słuchajcie, skoro się okazało, że na przykład. Żyją wtedy, jeszcze pewnie nie wiedziano o tym, że żyją pigmeje, bardzo mali ludzie. I gdyby na przykład, byśmy nie wiedzieli jeszcze o istnieniu pigmejów, a Augustyn pisał: żyją gdzieś tacy ludzie mali, sięgający nam nie wiem do pasa, to byśmy się śmiali: O, Augustyn wierzył w Krasnoludki. Słuchajcie, więc Augustyn na przykład brał pod uwagę to, że na przykład mogą istnieć ludzie z głowami psów bo, czemu nie? No dlatego, że takie gdzieś tam relacje chodziły, ale on na przykład pisał, że jeśli na tacy ludzie istnieją, to też umarł Chrystus i należy ich ewangelizować. I tutaj Augustyn po prostu też rozważa, czy Ziemia jest taka, śmaka maka I, i widać jedno, że nie wyklina tej opcji, że jest okrągła, tak? Nie, nie, nie była to dla niego jakaś sensacja. Może i być okrągła i stwierdzał, że no, nawet jak jest okrągła, to niekoniecznie ludzie na przykład mają być tam po drugiej stronie tej Ziemi, no. Tak sobie kombinował, miał do tego prawo tak kombinować. Mamy następnego Grzegorza z Nysy. To jest o duszy i zmartwychwstaniu. Kiedy słońce świeci ponad Ziemią, wtedy cień rozpościera się nad jej, nad jej dolny, na jej dolnej części, gdyż z powodu kulistego kształtu Ziemi, słońce nie może jej objąć jednocześnie swoimi promieniami. Dlatego, kiedy na jakieś miejsce na kuli ziemskiej padają promienie słońca, to z drugiej strony tej. Tej średnicy znajduje się wtedy cień. I tak dalej, i tak dalej. Tutaj już według Grzegorza, yy, prawda? IV yy, wiek, który żył w IV wieku, jeden z ojców kapadockich, yy, jakby sprawa, on jakby przyjmował kulistość ziemi jako rzecz dla niego widać była oczywista i akceptował ten pogląd. Następnego mamy. Kogo mamy? Następnego Izydora z Sewilli. Co do Isidora, tam różne i różne chodzą opinie, ale ja mam taki fragment z jego dzieła Etymologię, 18.3. Znak ten piła, czyli piłko okrągłe jak kula, został wprowadzony, gdyż przypomina kształt ziemi zamieszkałej przez wszystkie ludy poddanej władzy cesarskiej. Tutaj to przeczytam po łacinie, bo znalazłem. Pilam insigno constituiese fertur Augustus. Propter nationes sibi in puncto orbe subiectas, ut maius figuram orbis ostenderet. To ma być to, co ja przeczytałem wcześniej. To niestety mój problem. Ja łacinę to bardzo słabo znam. Wiem, apologeta, powinien znać łacinę. Może kiedyś się z tego wyleczę. Jan z Damaszku. Wykład prawdziwej wiary. Tom drugi, werset 7. Słońce w, w tam kolejne. Słońce wtedy ulega zaćmieniu, gdy bryła księżyca rzuca cień, bo nie dozwala światłu słońca przebić się do nas. A chociaż bryła księżyca jest mniejsza niż słońce, to jednak zaćmienie jest możliwe, ponieważ słońce daje się zasłonić. Zaćmienie księżyca następuje wówczas, gdy słońce jest pod ziemią, a księżyc nad ziemią. Wtedy ziemia rzuca cień na księżyc. Naprawdę takie dosyć, przyznam, trafne opisy astronomiczne. Nie jest tu napisane, że Ziemia jest kulą, ale to jakby cały sens tego wynika, tak? Cały sens tego jest taki. E, słuchajcie, teraz, e, teraz Beda Czcigodny, już pominę sobie czytanie po łacinie, bo koniec żenady. De temporum ratione 32 Beda Czcigodny, 672-735, no taki wybitny literat wczesnego średniowiecza. No ten, który źle obliczył, kiedy się pan Jezus urodził, ale mało się pomylił. To wybaczmy mu. Naszą planetę nazywał globus Terre, czyli po prostu kulą ziemską. Wyjaśnił to tak dokładnie, jak tylko mógł. Okrąg Ziemi, orbis Terre, leży według niego w środku wszechświata. A nie jest tylko okręgiem o pewnej grubości, wypukłym jak tarcza, ale jest tak jak piłka, pila, ze wszystkich stron tak samo okrągła. Taki jest kształt ziemi, którą dano nam śmiertelnym za mieszkanie. To jest takie tutaj, jakby zebranie tych poglądów tego Bedy Czcięgodnego z tej pracy, z tego fragmentu de Temporum Retione 32. To Wam postaram się wszystko w opisach dać. Jan Szkot Eriugwena 810-877 ten człowiek był potem chyba jakieś jego prace były z powodów innych wpisane na indeks ciągu zakazanych ale to innych i później ale rzeczywiście było coś takiego, także zesl spraw, że może pojawić się taki zarzut, de divisione Naturę 333 człowiek przenikliwej inteligencji w dogłębnym dociekaniu poszukiwał obwodu całej ziemi Ambitium totus tie terre. A najpierw poznał, że obwód równika niebieskiego, który dzieli się na równe części, cały obszar Ziemi, or, orbem terrarum oraz całą kulę niebios, celestem sferam, składa się z 360 części. Kolejny fragment mówiący o tym, że Ziemia jest okrągła. Dalej mamy coś takiego jak traktat o ustalaniu objętości kulu, ku, kuli. Adelbolda, biskupa Utrechtu, który był tym biskupem w latach 1010-1026. Makrobiusz w komentarzu do snu z mówi o rozmiarach niebios, ziemi, słońca i księżyca oraz o ich kulistej bryle. To są, jak widzicie, często takie rzeczy gdzieś, które padają jakby tak zupełnie przy okazji, gdzieś, 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 gdzieś jest to powiedziane w kontekście. Nie jest, nie jest to taka jasna deklaracja. Ej, wy ludzie z XXI wieku to my byśmy chcieli, żebyście wiedzieli, żebyśmy uważali ziemię za kulę. Nie, jeśli to jest podane tak niejako okazjonalnie, to tym bardziej świadczy o tym, że ten pogląd był rozpowszechniony. Dalej mamy teraz yy, przykład świeckiej twórczości. Aleksander z Paryża z 1180 rok. Powieść o Aleksandrze. Poemat o Aleksandrze Wielkim, napisany w średniowieczu. Oczywiście historycznie prawdopodobnie nie we wszystkim dokładny, ale jaki tu mamy fragment? Zresztą liczy się nie tak naprawdę, co oni sądzi Aleksandrze, tylko co tutaj będzie powiedziane o kształcie Ziemi. A w dłoń mu włożyli jabłko pozłacane, jabłko potężne, wielkie, krągło formowane. Rzeźba ta wielkie miała znaczenie przydane, bo jabłko krągłe, co mu w dłoń włożyli, to był ów okrąg świata, co go Aleksander zdobył. To mam tutaj z bardzo pożytecznej książki Jacek Kowalski, średniowiecze obalanie mitów, podręcznik bojowy. Także dziękuję panu Kowalskiemu za tutaj taką bardzo ciekawą pracę i za przetłumaczenie tego, że to jest jego tłumaczenie tego poematu. No, to chyba fragment oczywisty. Zresztą cały sens tych jabłek królewskich, tych z krzyżem, podzielonych na, takich, na takie trzy części, tak? Te części to u góry Europy, to, to u góry to jest Europa, a na dole to Azja i Afryka. Także to jest oczywiście, to przedstawia kulę ziemską. To miał cesarz, a potem król, który się uważał za jakiegoś cesarza w swoim kraju, i to było właśnie symbolizowało władzę nad całym światem. A świat był przedstawiony za pomocą kuli, a nad tą kulą górową krzyż. No taki pewien średniowieczny ideał, prawda, uniwersalnego chrześcijańskiego cesarstwa. Czy to było trafny pomysł, czy trafny, to jest zupełnie inna historia, ale pokazuje patrzenie na Ziemię jako na kulę. No i oczywiście Tomasz Zakwinum, sumatologiczna. Oto astronom i filozof natury obaj osiągają te same wnioski, na przykład, że Ziemia jest okrągła, rotunda. Astronom dochodzi do tego na podstawie rozważań matematycznych, czyli abstrahując od materii. Filozof zaś natury właśnie przez rozważanie materii. To znaczy tutaj mamy w ogóle użycie, uznanie, że Ziemia jest okrągła, jest traktowane w ogóle jako przykład udowodnienia pewnych mechanizmów myślenia i sposobów poznania. To, co Masz tu pokazuje. A fakt Kulistości Ziemi jest tutaj przyjęty jako totalnie oczywisty i ma ilustrować w ogóle zupełnie inne rzeczy. I teraz mamy jeszcze XIII wieczny podręcznik astronomiczny Jan Sakrobosko, Desfera, podręcznik astronomiczny z 1320 roku. Okrągłość Ziemi wykazuje się na wiele sposobów. Taki jest tam fragment. Oraz o całkowitych rozmiarach Ziemi. Całkowity obwód Ziemi określają oni, to było o starożytnych, na 252 tysiące stadiów. To się okazuje, że całkiem trafne było, że to wychodzi gdzieś tak, rzeczywiście 40 tysięcy kilometrów. Tak jak naprawdę mamy. Jeszcze raz przypomnę, praca D. sferę. I Dante, Boska Komedia. Tak, także coś z takiej twórczości. Boska Komedia, 534. Lub Noc zapada na naszej półkuli. Młyn w oddaleniu wiatrem obracany, taką budowę zda mi się ujrzałem, i wnet, gdy innej nie było tu schrony, za wodzem moim od wiatru się skryłem. Lub noc zapada na naszej półkuli, jak na półkuli, no to jest też druga półkula, a dwie półkule tworzą kulę. Widać bardzo taki przebój literacki średniowiecza, także dla, dla autora okrągłość, krągłość ziemi, kulistość Ziemi była rzeczą oczywistą. Także mam nadzieję, że mam nadzieję, że już się przekonaliśmy o tym, że nasi przodkowie, średniowieczni troglodyci wcale nie uważali Ziemi za płaskiej. Teraz się uważa Ziemi za płaską. Jest mnóstwo filmików o płaskiej ziemi. Także teraz ziemi w epoce płaskiej ziemi, ale to zupełnie na historia. Cześć!